Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. To jest... Witajcie, modelarze. Właśnie rozpakowuję przesyłkę, która do mnie dotarła przed chwilą. Są to dodatki do 34. Jak widać, dobrze zapakowane. A więc tak, mamy gąsienicę i mamy troszeczkę blach. Gąsienice wyglądają w ten sposób. Bardzo fajnie zapakowane. I mamy blachy. A więc tak, z racji tego, że w sklepie nie było blach dedykowanych do produktu ICM, postanowiłem kupić coś dedykowane do Tamii i coś dedykowane do Zwiezdy. Jak tutaj widzimy, zbiorniki tylne są, zasobniki, piła. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zestaw dla Tamii jest chyba bardziej obszerny, tak mi się wydaje. Siatki, zresztą zaraz to rozpakujemy i zobaczymy. Ok, teraz oglądamy zestaw dla Zwiezdy. Cztery blaszki plus instrukcja. W zestawie dla Zwiezdy jest coś, czego nie było w zestawie dla Tamii, a mianowicie zbiorne zasobniki tylne. Teraz zobaczymy tutaj ten zestawik. Przy otwieraniu zalecam ostrożność w dotykaniu, bo później zostają ślady po palcach, więc trzeba robić to delikatnie. Ok. To już jest fajniejszy zestaw, bo ma kolorową instrukcję, jak widać. Widać błotniki, widać siatkę. Ale tylko, że tak powiem, dwa arkusze. To jest instrukcja. Instrukcja jest ogólnie dostępna, można ją ściągnąć z internetu, ale jest kolorowa. To też ułatwia pracę. No, będzie można się troszeczkę pobawić. I teraz jeszcze przejdźmy do gąsienic. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Spróbujemy trochę zbliżenie zrobić. I elementy łączące. Później popróbuję jeszcze, jak to się łączy z sobą. Dobrze, ale już omawiam wszystkie dodatki, to jeszcze omówię to, co już wczoraj pokazywałem. Czyli warto dokupić linę. I lufę. I to jest lufa aluminiowa. To są wszystkie dodatki do T34 z firmy ICM, które mam zamiar robić.